Panie moich oczu, abym przejrzał, a życiem Cię wymyślał. Dotknij, Panie moich wad, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie mego serca, już drugie o wydarzeniach w Wieczwałdzie. Przedstawiłem Wam ogólną atmosferę i rys tych wszystkich zdarzeń. Dzieje się dalej w wolnych chwilach, więc mogę śmiało powiedzieć, że przez te 2,5 miesiąca w Wieczwałdzie mogło być nawet więcej niż 200 tysięcy pielgrzymów. Codziennie było ich 2000. Codziennie. W niedzielę około 10 tysięcy. W szczytowym okresie po 50 tysięcy. Każdego, moi drodzy, dnia. Przez władze pruskie te wydarzenia były nazwane, moi drodzy, jako manifestacje polityczną, nacjonalizm polski, polską demonstrację narodową, oszustwem i zabobonem rzekomo niebezpiecznym dla państwa postępu i niebezpiecznym dla pokoju społecznego. Pielgrzymom wymierzano kary. Sam ksiądz August Weichsel otrzymał różne kary z osadzeniem w więzieniu, nakładaniem grzywien i zawieszeniem możliwości wypełnienia pracy duszpasterskiej. Moi kochani, idziemy teraz za tekstami wydarzeń. Kończyłem wczoraj na temat Wieczwałdu. 400, jedni mówią, drudzy 900 dusz miejscowości. Około 30 domów. Parafia składa się z 8 jeszcze miejscowości i 40 poza Pasłęką już na Mazurach. W sumie około 2000 wiernych. Obie nasze mistyczki, wizjonerki nie pochodzą z Wieczwałdu, tylko z miejscowości przynależnych do parafii. Parafia bardzo pobożna, codziennie wieczorem nabożeństwa rano, wtedy rano były msze święte. Nie było mszy świętych wieczorem. Ostatnia msza święta kończyła się zawsze przed 15 w godzinie mszy świętej. Codzienne nabożeństwa różańcowe gromadziły ludzi na 3, moi drodzy, części. I ludzie przychodzili. Przypominam, włodarzem parafii żałty jest Niemiec, więc dla nas to jest o wiele łatwiej zrozumieć te wydarzenia. Relacje głównej komisji to są głównie Niemcy. Nie było Polaka w tych komisjach. Co jeszcze tu, tuż wczoraj kończył, jak wygląda.
parafia, miejscowość. Z tekstów wynika, że przez parafię biegła kolej, stąd to łatwiej dojechać. Wówczas kolej w komunikacji to tak jak gdzieś lotniska, autostrady, widzicie, ten poziom. To za 70. kolej wchodzi w latach 19 wieku. To dopiero tu u nas się buduje kolej Zakopiańską na Lwów. To są wszystko dzieci początki. Najbardziej rozbudowaną kolej mają Prusy. Najszybciej odkryły potęgę wartości kolei. Dziś zmienił się rynek ekonomiczny świata. Kolej przechodzi do skansenu. Ale wtedy Pan Bóg to wszystko tak poustawiał, że moi drodzy, jakby wszystko było na miejscu. O księdzu parę słów powiedziałem, jak tu wczoraj wspominałem, chciałbym jeszcze raz tutaj natrafić szybciuśko na pewne świadectwa kapłanów, moi drodzy, o nich, o nim, bo to też to daje to spojrzenie, jak patrzyli na proboszcza swoimi oczyma miejscowi kapłani. Pozwólcie, bo mi ta teraz myśl przyszła, żeby dopełnić do końca tej prawdy o jego rzeczywistości. Jeśli nie znajdę, to wam wspomnę, jak go kapłan oceniał. Że gorliwy, czciciel Matki Bożej, mistyk. Dziś to, moi drodzy, bardzo pobożne, jeśli się chce wykpić kapłana, bo to za moich czasów o tym mówiono, to że mistyk, to znajdę, że nawiedzony, przypisywano mu, że on przygotował grunt do tych objawień, w sensie tym, że uza ludzi, bo na katechezie powoływał się na mistyków, opowiadał o cudownościach. Choć jak na to trafię, to szczegółowo przedstawię, jak mu potomni to pokazywali. Jedno jest pewna relacja, nie posądzano go, że ma jakiekolwiek motywacje materialne. Był znany z hojności, karmił pielgrzymów, więc każdy, kto potrzebował pod pomocy, więc w tych dniach bez reszty się oddawał przez pielgrzymom, później przez kolejne lata. To rok później przyjęło 70 tysięcy ludzi w jedną niedzielę. To, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, w relacjach do kurii piszał, że zaczynał spowiadać codziennie od godziny 5 rano na małą przerwę i kończył codziennie spowiedź o 10 wieczór. Więc tam się na tym majątku nie dorobił. Później za sugestią biskupa zaczął zbierać cegiełki na poszerzenie kościoła w Wieczwałdzie. Jego rozmiar teraz to jest, powiem, to był niewielki kościółek, niewystarczający na potrzeby tylu pielgrzymów. Przypominam, niech ma Wieczwał 400 ludzi, przyjedzie 50 tysięcy. No to zdajcie sobie sprawę, jakby do Żywca przyjechało 2 miliony ludzi. Zadepczą Państwa szkoły. Okolita zadeptana. Pomyślcie tylko tak technicznie. Sanitariaty, noclegi. Przecież to nie było nic na wsi. Sławojki, no może w Prusach było wcześniejsze, bo u nas to dopiero pojawiły za ministra Sławoja. Przed II wojną światową nakazał chłopom na wsi obudować przy stodołach ubikację, czy przystajnie na zewnątrz. To był nakaz urzędowy. Tak to była gruszka, śliwka, poszedł w pokrzywy i wracał. My sobie nie zdajemy sprawy,
Tam żadnego hotelu, dzieci nie ma niczego. Tylko dwie odeże. Więc nasz bohater w relacjach, moi drodzy, w relacjach kapłanów wypadał bardzo pozytywnie. Jedyny kpiarski zarzut, że mistyk i że ukierunkował tam ludzi. Będą mieli później pożywkę, bo zaraz wam pokażę, bo tam w miejscu wydarzeń aż 4 osoby miały wizję. W historii to wyszła Justyna Szafrańska i Barbara Samulowska. Te orędzia w Gieczwałdzie dają dowodem, jak trzeba być bardzo czujnym, że demon może w stanie mieszać. Te dwie osoby, o których będę mówił, jedna 43 lata, a druga była 25, wedle mojej oceny mogły mieć też wizję w czasie ojewień gieszałckich, ale później pycha zwiedła i chciały być głośne, więc zaczęły się objawienia świętego Józefa. I zaczęły się nieścisłości. Jedną z nieścisłości, gdzie natrafiono, że okłamują, to, że święty Józef jest ciałem w niebie. Bo w pewnym momencie okazuje ta starsza tworzyła wizję. Moja hipoteza, że za czasów Gieczwałskich miały czyste objawienia, ale diabeł je później pozyskał i to był największy dramat księdza proboszcza Weixla, kiedy podczas uzgodnionych wizji przyjął lekarz i je badał. Ukuwał igłą. Nie miały, robił to żadnej ekstazy, bo reagowała ręka, przymykał oko, wracało, ona rozłożyła się, tak na każdy, jak w tej wizja. I w końcu ta młodsza przyznała, że przez tą starszą Katarzynę była nakręcana, umawiały zeznania. I wtedy proboszcz się przyłamał. Ale biskup przez to nie obalił, moi drodzy, Gieczwałckiej wizji. Przypominam, rok po objawieniach z jego tak zwanym imprimatur co do czystości słów i co do objawień wyszła książka. Przebiegły jest w sensie technicznym, ale bardzo konkretny. 21 listopada już była opracowana, napisał biskup warmiński Filip taką notkę do tego wydania. Ponieważ przedłużona nam książka pod tytułem Objawienia Matki Gieczwałckiej nic w sobie nie zawiera, co by było przeciwko wierze i obyczajom, a fakta w niej opowiadane powzięte są z urzędowych dokumentów, które względem zaś tamtejszych od ordynariatu zostały zaciągnione i autorytetu pisemka do użytku powierzone, dajemy nasze imprimatur na tym nadmieniem, że to pozwoleństwo druku ani druku kościelnego względem pochodzenia i charakteru rzeczonych objawień w sobie nie zawiera. Czyli biskup nie uznaje, że one są nadprzyrodzone. Ani też nieuprzedzonemu gruntownemu, sumiennemu rozwojem czytelnika, w jaki sposób chce uszczerbek czynić. Frauenburg, 20 listopada 1877. I to wszystko szybko działa. 16 września kończą się objawienia, a parę miesięcy potem woli książka. To jest numer jeden dokumentem na prawdziwość. Opracowana przez... Bo to jest po prostu... prewydanie tego dokumentu z 1879, bo wydanie niemieckie było na wiosnę 78, a później polskie rok później. Tu w ręku mam przedruk z drugiego wydania z 1880, ten sam arcybiskup Filip to, moi drodzy, podpisał. Dlatego dużą robotę wykonał tam demon. Bóg
chciał zniszczyć te objawienia. Tu chcę zaznaczyć, że moi drodzy, objawienia lurdzkie ani fatimskie nie cieszyły się takim ogromnym powodzeniem. Objawienie Gisławdzie było 160. W Lurd 18, Lurd myślę rok 1858, Fatima 1917, było moi drodzy 6 objawień. Inny paradoks. Lurd wrosło na miasto z setkami hoteli. Fatima stała się miastem, a Gieczwałd pozostał norą i dziurą. Zaznaczam, że jest całkowicie inna atmosfera. W Fatimie wolne państwo, niezbugowane. We Francji wolne państwo, cesarstwo. W Polsce wszystko pod rozbiorami. Więc wszyscy czy zaborcy czynią jedno, aby, moi drodzy, uciąć te objawienia. One nie wyjdą. Dopiero wolne państwo uwolni tą ziemię z rąk niemieckich, chodzi o biskupów i urzędników kościelnych niemieckich. Zacznie to się ruszać. No a później felerne zarządzanie Gieczwałdem. Dwóch gazdów. Karmelici, kanonicy regularni, tam nawet za moich czasów był proboszcz Stramek, Józiu, kochany ksiądz Sidzinę, znałem go osobiście. A obok biskup miejsca przysłał swoich gońców. Byłem podczas, moi drodzy, tej kazanie czas apokalipski, to wszystko widziałem. Byłem przerażony. Bo wtedy tam się pojawił biskup pomocniczy obecny. On jest gdzieś tam ordynariuszem, biskup Jacek. I widziałem, na czym polega kocioł i piekło Grunwaldu. Wy tego nie rozumiecie, bo gdzie się pojawią zakonnicy, diecezjalne dzieci. Na pniu urzędowa wojna. To wynika ze specyfikacji. Inna osobowość, inna celowość, inna mentalność. I tam dwóch rzepkę sobie w Gieczwałdzie. Tam nigdy nic nie wyszczeli. Drogi krzyżowe zaniedbane, etc. Dzieci to po prostu nie ma gospodarza. Każdy dba o swoje podwórko i swój dom rekolekcyjny. Zamiast do dzieci to trzeba to po prostu widzieć. Jedno sukno, dwóch ciągnie i każdy w swoją stronę. Gieczwałd, moi drodzy, nie wybił się. W tym samym czasie jeszcze miały, moi drodzy, objawienia w Niemczech. To wyczytałem, to mi teraz przyszło. I tam prusacy robili wszystko i tych, moi drodzy, i tych objawień nie uznano. Tam Matka Boża objawiała się, moi drodzy, aż dwukrotnie przychodziła. Trzykrotnie nawet. Mówię o tym, ażebyście zrozumieli, w jakiej formie, moi drodzy, w jakiej rzeczywistości politycznej, społecznej i religijnej są uplasowane, moi drodzy, objawienia, to jak znajdę o tej miejscowości w Gieczwałdzie. Przed nami stają dwie bohaterki. Justyna Szatrańska urodziła się w 1864 roku. Matka po śmierci męża wyszła tu za mąż i zamieszkała w Nowym Młynie, choć pierwszy rodzic, ojciec i Justyna pochodzili, moi drodzy, pochodzili z Gieczwałdu. Z drugiego małżeństwa jeszcze miała współsiostry Annę i Barbarę. Miała 13 lat. Jak, moi drodzy, przyszła do niej Matka Boża. Autor opisuje ją. Wzrostu na swój wiek ani małego, ani wybujałego. Postawy wątłej, pokojowej, nieco chuda. Ruje umiarkowane, skromne, nieprędkie, niepowolne. Słowem, jak mówią dobrze, ułożona, skromna dziewczyna. Niewygadana, niewiele mówiła.
i o wiele słabsza umysłowo od drugiej mistyczki wizjonerki Barbary Samulowskiej. W nauce niezbyt postępująca. W innym miejscu autor pisze o nich. Była skromna, półwełniana, półbawełniana, jej suknia ubierała się w jeden ciuch, brudno-żółta, nieznaczna. Prócz sukni nie ma widoku na nic, jako ciemno-czerwoną wełnianą chustkę na głowie, podpiętą pod brodę, jak to zwykle w miastach noszą dziewczęta stanu uboższego. Druga nasza bohaterka, o rok młodsza, Barbara Samulowska, w 1865 roku urodzona, miała 12 lat. Pochodziła z miejscowości należącej do parafii Woryty. Już sam fakt nosienia imienia Baśki sprawia, że to dziecko było zaprzeczeniem Justyny. To Barbara znaczy z ogniem. Baśkę trzeba wiązać i pilnować. Jeżeli Justyna była obrazem cichości, autor opisuje Barbarę, i wielkiej nawet powolności, to przeciwnie. Mała Barbara biega ciągle jak kozaczek i płocha lub spłochasta ręka. Twarzyczkę ma bardzo nieregularną, nosek zadarty, usta szerokie, w których wychodzą ciągłe dwa białe rzędy niezupełnie drobnych ząbków, oczy czarne, płoche, cera jeśli nie spalona, to oliwkowa z natury, włosy ciemne. Barbara pewnie nie chodzi, tylko ciągle schacze, gdy ją chcesz zatrzymać, ledwie się obróci, ledwie posłucha, wyrwie się, ucieka dalej. Jest to obraz niczym nieskrępowanej swobody, obraz prostoty i natury, jak przystało na małą wiejską dziewczynkę z zakątku kraju, o którym dotąd nikt nie wiedział. Ubiór Barbary, tak jak Justyny, kolor sukni nieco odmienny, głowa po większej części bez nakrycia. Więc Barbara Samulowska była zdolniejsza od Justyny Szafrańskiej. I moi drodzy, do niej też przyszła Matka Boża. Najpierw 27 czerwca Matka Boża pokazała się Justynie Szafrańskiej, a później parę dni, na 1 lipca, ukazała się Barbarze Samulowskiej. W tym czasie objawień do księdza proboszcza Augusta Weixla zgłosiło się kilkanaście osób z Warmii, dalszych okolic, nawet z Królestwa Polskiego, które twierdziły, że również miały objawienia. Powstała więc jakaś psychoza sprzyjająca stanom estetycznym wizjom i halucynacjom. Dzieci, Gierwałd mi jest tak bliski, bo ja to, wybaczcie sobie, będę przeżywałem, żebyście mieli świadomość. Teraz, kiedy już wiecie, że ktoś mi szuli z objawieniami, ja mówię, posłuchaj, bo Bóg mi coś kazał. Posłuchaj, no w takim razie, jak posłucham Ciebie, to mój Bóg musi być pijokiem. Musi dobrze pobić, bo tu mi przysyła, no musi pić. A zagadam, że Bóg nie pije, więc obładam termolele. Za tych 7 lat miałem grubo ponad 100 osób widzących do przesłania, znaczy później też, bo miałem Matkę Bożą u siebie, Pana Jezusa, proroków, to bym musiał, jakbym siadał, wam opisywał, to powstanie poemat nieprawdopodobny. Miałem na pustelni osobę, która miała wizję. Powiedziałem, posłuchaj, diabeł cię mówi, krótka metodowa. Nic tego, skończyło się. Miałem następną blondynkę na pustelni, która tu mnie wyleciała. Pisała mi listy, objawienia, wytyczne, jaką kaplicę zbudować, co gdzie robić, czego jeszcze nie ma, jaki kult, nie? Wiedziałem, to demon, bo jest to fizycznie niemożliwością, bo już ja już więcej nie uniosę modlitwy. Tak to słowo następnej szczelce w głowę. Przyjeżdżały tu różne wizjonerki dzieci. Od wymalowanej tak współcześnie, tak wypacykowanej, że dzieci... Więc Terenia, jak ją zobaczyła, to jej nagadała: dziecko drogie, no do takiego strasznego Bóg nie może mówić. No już spokojnie, troszkę.
przyjeżdżały różne kończenia. Jedna przyjechała, ubrała kapeluszek czerwony, butki czerwone, aż na czarno, rękawiczki dzieciaki, trzeba zobaczyć, nie? I od razu oczy to tam mówić. To wypakowanie. I to dzieci wszystko rozumie. Ilu z was przylatywało do mnie? Tam są objawienia, tam dzieci. Że ja wytrzymałem te pierwsze 5 lat temu, teraz się już niczym nie przyjmuję. Pan Darek mi napisał list na kartce. Na pustyni jest taki następny trafiony, obecny tu. I co ja robię? Tak jest, no nie patrz, rozumiecie. Bo u mnie mieszka i pisze mi przemyślenia. No dzieci, no macie biegunkę. Nawet tego papieru nie używam do WC, tylko w komin. Bo szkoda ciało niszczyć, rozumiecie? To miałem ponad 100. Od Ducha Świętego, od Boga Ojca, od Nitka, od Wadowic, od Andrychowa. Ostatnio tu mieliśmy z tych, którzy ja też miałem wizję. Musiałem na WC pogotowie, nie? Okazało się, uciekła z Wariatkowa. Dlatego jak słuchałem, że ogie trwały się, dziś się mi już boicie i w tej materii do mnie nie przychodzicie, znacie mnie. Wielokrotnie na oczach tych, co mi przynosili orędzia, brałem i dowiedzę, co się wypalę. To nie jest od Boga, bo Bóg by dobrze wie, że ja nie jestem w stanie tego przerobić. Fizycznie, rozumiecie? Przeczytać. Przyjeżdżali z braćmi zakonnymi, z księżmi, że ten widzę. Tak spokojnie, dopiero dziś to ucichło, rozumiecie? Co jakiś czas to jeszcze przyjedzie, ale to już jest to, co było przez 5 lat. Dlatego proboszcz Weissel przeżył to wszystko. Niektóre te osoby były nawet przesłuchiwane protokolarnie. U Auguście Czarneckiej orzeczono, że już od kilku lat przejawiała skłonności estetyczne i że jest ochorobiłą i nie wchodzi więc w rachubę. O Krystynie Tolsdorf oświadczono, że nie należy zważać na nią, ponieważ miała widzieć tylko obrazy i to niewyraźnie. O Marii Durant, krewnej świadomości biskup, wyraził się, że jej widzą bardzo nieprawdopodobne mogą być tylko subiektywne widzeniami. Biskup założył jeszcze, że ani jeden mężczyzna nie widzi Maryi Panny, bo taki był natłok w tym czasie. Jak w swej istocie musiały być zamierzu Boga mocne objawienia gitwałckie. Co tam się diabeł narobił? Był moment, że te dwie, Justynka i Szafrańska i Barbara Samulowska, nagle zostały podciągnięte do Krawcowej. To jest to samo co z nami. Jak baby? Tysiące pytań. Każda ma pytania. Ten, co wyjechał, czy wróci? Ten, co był do Ameryki, czy wróci? Tak, wiecie. I skrzynka telefoniczna. Ja was tego też wyleczyłem, bo był pewien kierunek myślowy w ramach naszego działania, nie zawsze ode mnie zależny, zawsze zostawiam parę miesięcy na dogrzanie moich wątpliwości, no i nie pomyliłem się, bo kiedy zaczęło się, że możemy wiedzieć, jakie możliwe anioła na pytania tu, a wy już nakręceni przez X mistyczkę w Ameryce, macie gotowe forum internetowe, piszecie pytania, ona odpowiada, umieszcza na stronie, więc pół Polski pisało do Ameryki, co Pan Bóg mu doradza o jego posunięciu, nie? Śmierdzący leń, nie chce uruchomić sumienia, chce mieć na papierze wszystko, żeby był wolny. I w pewnym momencie podjąłem zasadę, ktokolwiek chce dojść do Pani Agnieszki, o to zapytać, musi przejść przeze mnie. A jeśli zaczepi, to dzieci znacie mnie. Dlatego bardzo często widzę, że już złapał kogut Panią Agnieszkę. Po drodze, Pani Agnieszko, mamy zarobione spotkanie, proszę przyjść. Bo byście ją zarżnęli, rozumiecie? To, co w orędziach mówi Pan Jezus, chcielibyście uczynić ze mnie książkę telefoniczną, a gdzie jest wasza wola, wasze sumienie, wasz wysiłek, aby usłyszeć mój głos. Wszyscy by chcieli gotowca. Co ma córka zrobić? Nie, co. Czyli zupę ugotuj, wannie wykąp, papierem toaletowym podetrzej i załatw pensję, nie? A my będziemy żyli.
Będziemy Bogu obiecali, że za pracę weźmiemy, Witor będzie już mówił, żalić, Panie Jezu, a mamy wszystko spokojne. Kto się wysili? Więc ksiądz Weichsel przeżywa te same zdarzenia, moi drodzy, u siebie. W te objawienia wyszły jeszcze w tym czasie dwie osoby. Edyta Witewska, ta gwiazda ma, moi drodzy, na dzień dzisiejszy 46 lat, znaczy ten na tamtym, już jest wdową i ona będzie krętaczką numer jeden. I tu diabeł, bo dla mnie teza, bo patrząc, czytając protokoły i opinie o tych kobietach, objawienia w Gieczwałdzie one też miały. Przepraszam, choć były różnice między ich relacjami, co do koloru, etc., ale dzieci. Te dwie kobiety później osłabiły nieprawdopodobnie na 100 lat akceptację tych objawień dziesiątkich. Kiedy się one skończą, ta blondynka Elżbietka będzie chciała mieć dalej wizję, więc chyci Kasię Wieczorkównę, drugą panna 20 lat, żeby daje jej treść, co mają proboszczowi mówić, wyćwiczone tamtymi ekstazami, bo je badano, więc one miały ekstazy, bo były ukucia, nie reagowały, etc., ale kiedy były ognia później się do Józefa, proboszcz padł na pomysł, sprowadził lekarza. I wyszło oszustwo. Badano w Kasie. Kasia nie wytrzymała, przyznała się, że uzgadnia wszystką treść objawienia świętym Józefie. Kluczowym uderzeniem, że tu coś śmierdzi, to było zeznanie, że Józef im powiedział, że jest duszą i ciałem w niebie. Dla tych dzieci ważne, jak trzeba mieć wiedzę, żeby być, wyczuć, że jest taka nauka Kościoła. Wczoraj czytałem litanie do Ducha Świętego. Jest to streszczenie orędzi niektórych o Duchu Świętym. Boże, skąd? Jak Ty musiałeś prowadzić Kościół perfekcyjnie? Bo jeśli na będę chciał bronić orędzi o Duchu Świętym, to zwołuję konsylium, jak je zaatakują, to weźmy stary litanie o Duchu Świętym. Te, co mają imprimatur i co nie mają, te, co są w modlitewnikach, stare tylko. No i posłuchajmy treści dzieci. W tych litaniach razem wziętych jest wszystko zawarte, co Duch Święty mówi. Jak Duch Święty potrafił prowadzić. Nie musieli być mistykami, mieć dyktowanych orędzi z nieba, ale żyjąc głęboko w Bogu, dzieci, człowiek potrafi odczytać Boga, rozumiecie? Żyjąc w prawdzie, uruchamiając dar wolnej woli i sumienia, człowiek odczyta Boga. Ja wczoraj się modliłem to litanią, gdzie Boże, to jest nieprawdopodobne. Na każde wezwanie mam odpowiedź na koniec polenia. U nas jest wszystko to samo. Kto sobie dyktował to litanie? Tak się modliłem do Boga, do tego autora tej litanii, którego nie znam. Elżbieta Witowska, 16 lat była w małżeństwie, urodziła się w 1831, czyli po stanie listopadowym. Urodziła 8 dzieci, z których tylko 3 pozostały przy życiu. Komisja biskupia dała o niej pochlebną opinię. Jej zewnętrzne zachowanie nie robi ważne. Zachowanie się robi wrażenie spokojnej, roztropnej, skromnej osoby. Według wiary proboszcza jest pobożną, jednakże nie można jej zaliczyć do dewotę. W rozmowie okazuje się rozumna, bez ekscentryczności, wyjaśnia podaje bez ociągania się jasnymi słowami. W ogóle ma dobrą opinię i wydaje się, że wszelka pomysł co do jej zamiłej do prawdy szczerości jest wykluczona. Potwierdził tę opinię dzień dzień proboszcz, nazywając pobożną i prawym umysłem wyróżniającą się niewiastę. Druga, Katarzyna Wieczorkówna, urodzona w 50., moi drodzy, trzecim roku, czyli ma 25 lat. Kiedy miała 8 lat, straciła ojca, była to córka Jakuba, wyznania ewangelickiego. Wpadł do studni, utonął.
mieszkając z 11-letnim bratem, musiała zarabiać na utrzymanie rodziny, dorabianie płótna, przędzenie patologii. W dobie objawień miała prawie 24 lata. Fizycznie żałowita, ale niewolna, zanim proboszcza komisja pisze: dobrze ułożona osoba, w jej wyznaniu nie znajduje nic mieszkanego, o co tu chodzi. Mówi prosto, trochę nieporadnie, ale bez ociągania się. W całym swoim zachowaniu lubi właśnie osoby skromnej, urzeczonej, ugrzecznionej i miłującej prawdę. Później przy badaniach pani Blitowskiej Elżbiety wyszły na rzeczy, ona ukryła chorobę wróci na epilepsję i ukryła, że była dziewicą w Rosjuku. Ona już na kłamstwie budowała pewne rzeczy, to się później, moi drodzy, zemściło. Ja tu już nie wnikam w te różnice. Różnica. Poważne różnice w objawieniach zaczęły się jawiać w ostatnim kwartale roku 1870 Matki Bożej. Bo dzieci Justyna i Barbara przestały mieć objawienia, a do nich już przychodziły cały czas. W 1878-1879 i wtedy wyszło, moi drodzy, szydło z worka, kiedy zaczęło opowiadać o świętym Józefie. Choć komisja opisała pozytywnie te objawienia, jednak na 6 punktów pokazuje, żeby mieli. Sam ksiądz Weichsel, pisząc do biskupa, czyli proboszcz miejsca, na temat objawienia się do Józefa, uznaje za autentyczne i dowodził, że Witewska i Katarzyna Wieczopólna są sobie całkowicie wiarygodnymi, są gotowe raczej życie stracić. Przewidziani świadkowie mężczyźni, którzy w zeznaniu zeznają, że mimo Witewska i Wieczopólna podczas objawienia się teraz znajdowały się w takim samym stanie askatycznym, jak podczas objawień Maryi. Dopiero przybycie lekarza na te badania, kucia, dotykania udowodniły, że one udają. W zeznaniach nie sprzeciwiają się na tego kościoła. Po okropieniu wody święconą czyni znak krzyża, wszystkie jej przemienia zaczynają się i kończą. Pozdrowiły i pochwalony Jezus Chrystus. Punkty, które były przeciwne nauce Kościoła, były następujące. Józef z całym ciałem jest w niebie, a aniołowie zanieśli go do nieba. Że Józef miał powiedzieć: dziękuję wam za wasze nabożeństwo do mnie. Trzeba być specjalistą, bo nigdy święty takiego formularza nie użyje. Jak to do mnie? Czyli Józef jest równy Bogu. Na pytanie, ile miał lat, że lat 82, to też było podejrzane, bo znali Katarzynę Emeryś, znali Marię Zagredy, one miały imprimaty kościelne, a tam takich lat, moi drodzy, nie ma. Młodszy był, jak umarł. Miał po 40, jakby nie miał tylu lat. I kolejne zdanie, które budziło wątpliwości, że święta Anna umarła, mając 63 i już nie żyła, gdy się Pan Jezus narodził. A w ikonografii chrześcijańskiej i wierze jest, znane są obrazy Anna Samożycia. Kiedy babcia jeszcze żyła, Anna, my to wiemy z Maryża i widziałam Pana Jezusa. Matka użyła z nim do niego przyszła. I mamy to na obrazach Anna Samoczeć, czyli ona, babka, leży na łóżku. Matka Boża i Pan Jezus, wszystkie trzy osoby mają aureolę, przedstawia małe dzieciątko swojej mamie. No a później
zaczęły się już hasła. Dziś na nabożeństwie było wzięte pieniądze do nieba. Początek liczbowej 30, w czwartek Wielki 20, Wielki Piątek 10, 2 sierpnia 1980 do nieba. I tak zaczęły się, moi drodzy, niepokoje. Później pojawiały się, moi drodzy, życzenia do biskupa. Przed badaniami lekarskimi Litewska okłamała lekarza, ukrywając przed nim chorobę ojca na epilepsję. Następnie powiedziała, że ma część ciała sparaliżowanego, że z palc rąk jej cieknął krew, więc ona to zrobiła trik, żeby on nie prowadził badania. Mimo to lekarz, moi drodzy, przeprowadził badania dnia 2 lutego 1980 roku. Miała się dokonać z góry zapewniona wizja Katarzyny Czerkówny. Ksiądz Weichsel zdecydował się raz na eksperyment i poddać ją badaniu lekarskim. Do prowadzenia tych badań za pośrednictwem doktora Kornalewskiego z Olsztyna przed całym nabożeństwem wieczorem nie pytała doktorowi, że w ostatnich dniach cierpiała na silne spuchnięcia lewej nogi, mówi uczuł dwie boleści w lewej górnej części ciała i że z pukliny pod lewą ręką wycieka duża ilość wody, przed dwoma dniami duża ilość wody, objawiła się zupełnie dobrze. Postanowił spadać ją w domu po nabożeństwie i po ekstasie. W wyznaczonej godzinie w altanie wybrańskiego, gdzie mieścił się niewielki ołtarz św. Józefa, przystąpiła do nabożeństwa. Po minutach dziewczynka opuściła ręce, głowę, a całe ciało pochyliła do tyłu tak, że klęczącą musiała ją podtrzymywać. No, tam się złożyła. Oczy szeroko otwarte, patrzy utkwione w sufit nad ołtarzem. Doktor małym palcem nacisnął oko, które natychmiast się zamknęło. Miał może otwarte, a dotkniesz, no to podejść do oka. Cię zamknął, zamyka. No, to są takie badania. To już to nie miałem takiej wiedzy, jak przymykać oczy, więc... Doktor małym palcem nacisnął oko, które nacisnął, ten aktorek powtórzył jeszcze dwa razy z tym samym skutkiem. Potem ukłuł igłą lewe ramię, co wywołało szarpnięcie wedramienia. Puls i oddech pozostaje niezmienne w reakcjach, więc wizja nie było nic nadzwyczajnego. Bo gdy się zmienia ci puls, zmienia się ciśnienie, to już lekarze z ekstazy jest całkowicie inna kondycja fizyczna ciała. W relacjach więc wizerki nie było nienazwyczajnego. Po 3 minutach skończy się ekstaza, a po nabożeństwie mieszkalnym domu w obecności matki Jana Rynkowskiego, poprzednio uważanego, lekarz badał Katarzynę, nie zauważył żadnego nawinienia lewej nogi, przy lewej części ciała, jakiejkolwiek rany po wycieku wody pod ręką. Na końcu lekarz napisał świadczenie, że Katarzyna po prostu ekstazy zachowała pełne czucie, oko naciśnięte i ręka pokusiła reagować na zupełnie naturalnie, odczuwanie bólu było normalne. To samo mówiła o swojej chorobie, co okazuje nieprawdą. Wedle więc orzeczenia doktora symulowała ekstazę. Proboszcz napisał pismo do biskupa o tych wydarzeniach. Biskup mu odpowiedział ciepło, ale go uwrażliwił, przypomniał mu, że go przestrzegał, aby był bardzo roztropny. Później Wieczorkówna przyznała się, że była przez litewską Elżbietę namawiana do wspólnych, moi drodzy, do wspólnych fałszowań. To miejsce miało już, moi drodzy, po objawieniach. Wieczorkówna przez prawie 3 lata baby kręciły proboszczem. To się później negatywnie odbiło, moi drodzy, na przyjęciu objawień wieczwałckich. Media, gazety niemieckie, Poznaner Zeitung, gazeta poznańska, atakowały, przeciekle atakowały
Dużo do tego, że część parafian nawet pisała do biskupa petycję, żeby wziąć jej proboszcza, to jest dziwo, że jest mistyk. Ale o tych wszystkich niuansikach będę już Państwu mówił, pokazując te kwestie, moi drodzy, w innej, w jutrzejszym wykładzie. Miało być 30 minut, było 45. Chcę to omówić dokładnie, bo to dotyczy ziemi polskiej. Kiedy przyjdzie atak na Matkę Bożą, żebyście mieli, znali pełną prawdę, na czym ta bitwa polegała. Mój wniosek jest prosty. Mogły kręcić, ale te badania pierwsze przy ukuciu wykazały, że są wyłączone. Jest Matka Boża. Później pycha, bo to ludzie przyjeżdżają, pytania się, więc trzeba nakręcić swoją pozycję. I okazało się, jedna z nich nie wytrzymała i zaczęła tworzyć, moi drodzy, objawienia. Fałsz wychodzi zawsze przy konfrontacji, moi drodzy, z nauczaniem Kościoła i tradycją. Pokazałem Wam zdania, które były niepewne, które pokazały, wprowadziły wątpliwość, że to jest coś nie tak. Dlatego przypominam, bardzo konkretnym kluczem do bronienia Kościoła jest wiedza. Żeby kapłani nie mogli bronić Kościoła, nie mieli wiedzy, uczy się ich o wszystkim. Tylko o niewierze kościelnej. Mają opracowanych protestantów, większość biskupów obecnych wysłana na kursy do instytutów ewangelickich, protestanckich, tam kończą studia, tam później pisali pracę, nie wyszła im obrona, patrzcie, gdzie bronią później w Polsce, czy trzeba robić układy techniczne, że to dzieci wszystko się przejdzie. Nawet łopatą, jak napiszesz pracę naukową, też przejdzie. Bo to jest kwestia znalezienia paru ocenów do oceny, no i później jak nikt nie zaatakuje, a jesteś w ich konserwie, to wszystko przychodzi jako coś wielkiego. W związku z tym dziś nie ma Kościoła kto bronić, bo nie ma wiedzy. Skoro się nie ma w jednym paluszku nauczenia soborowego Kościoła, bo tego nikt nie uczy. Tylko jedynym soborem, który my przerabiali, to był Sobór Watykański II. Te dokumenta. Część jeszcze, nie wszystkie. Część, parę. Inne sobory, inne synody, nic. To był Wawołu. Skończyło się. To, co Wam powiedziałem. Wszystko, co dziś widzicie w Kościele, w liturgii, jest zaprzeczeniem tego, co było, moi drodzy, przedtem. Nawet okazanie, co moich panów uczę. Raz, dwa. Bo raz, dwa. Od góry wyszło. To dziś jest raz, dwa, w lewo. Wszystko jest inaczej. Dziś nic, co macie w Kościele, niczemu nie darowano. Rozumiecie? Nienawiść do Kościoła, wewnątrz Kościoła, po soborze była tak ogromna, że zniszczono całą rzeczywistość. Dziś mało kto w Kościele zna fundament i kręgosłup Kościoła. Dlatego wszystko tak wchodzi jak lawina. A żeby ułatwić jeszcze kapłanom, by nie katechizowali w czasie kazań niedzielnych i ewangelizowania, wprowadzono homilię. Co czujesz? Co mówisz? Pan lubi? I to jest po prostu bełkot. W każdej parafii słyszycie inne podejście. Nie ma żadnego kręgosłupa. Można mieć wnioski, ale trzeba się powołać. To mówił ten, to było, rozumiecie? Mamy cały czas nowych kreatorów. Bez przygotowania bierze tekst i zaczyna mówić. I kończy rozważanie na zdanie, danie się kończy na modlitwa, więc drugie zdanie mówi o modlitwie. Kończy na wyraz koń, więc mówi o koniu. Kończy się na zdanie na A, o aucie, więc mówi o aucie. I tak mówi pół godziny. Dzieci, pięknie to brzmi. Ale to jest lelum po lelum, masło maślane. W związku z tym przyjmujecie wszystkie herezje, wszystko co. Jak można klepnąć w Kościele katolickim ruch, który tworzy strukturę, dziś jest już potężnym ruchem i wierni nie chodzą na niedzielną przeświętą, tylko w tygodniu mają w stodole, czy po domkach otrzebiają. Nie ma tego ołtarza okrągły. Wszystko odwrotnie. Nie ma komunikantów, tylko chlebu się pieczeć się, dzieci. To jest czysta bomba atomowa, która rozsadzi Kościół na metr kwadratu. I później czytasz ich wypracowania i źródłem rozwoju ich ma być piękno. Nie łaska, nie Bóg. I twórca piękno.
i tworzą typy, nowe modele parafii. Budują kościółek, jakiś to, ale ksiądz nie mieszka przy kościele, przychodzi. Ksiądz tam nie ma nic do powiedzenia, tylko świeccy. Neoprotestantyzm w perfekcyjnej formie. Jak będę dyrektorem firmy, ja nie mogę mieć gabinetu w obrębie zabudowań kościelnych? Przecież dowódca jest zawsze przy bazie, a nie poza bazą. W związku z tym kościół, dom kościelny staje się nie domem, tylko warsztatem pracy. Wszystko jest, to jest mechanizm, który wytruwa wszystko. Dlatego wy tak chłoniecie, reagujecie, wszystko przyjmujecie. Och, ach. Dzieci, zwolnijcie umysły, żeby się w waszym życiu nie pojawił, moi drodzy, gieszwałt. Tyle do dzisiejszego mojego wykładu. Jutro poprowadzę dalej. Będzie sobie tutaj kilka dni, ale o tym trzeba wam pokazać, żebyście zrozumieli ten wielki dar i atmosferę rzeczywistości, w jakiej my jesteśmy. Gieszwałt jest odbiciem polskiej psychiki, pamiętacie. Bo w Polsce każdy jest wolnościowy, każdy chce mieć swoje zdanie, chce zaistnieć, więc to nie jest naród niemiecki czy francuski. Tylko diabeł potrafił tak łatwo namieszać w ciągu tych paru lat. Tylu przewinęło się tam różnych mistyków i dwie z czterech uprowadził i po obie Matki Bożej upiekł swój wielki interes po to, by zaszkodzić, moi drodzy, prawdziwemu przesłaniu.